Witam Was w kolejnym vlogu. Ja właśnie przyjechałam do rodziców, odwiedzić ich, odwiedzić Fikę, odwiedzić Barego, bo wiem, że troszkę się ze mną już stęsknił. Akurat wyszło tak, że nie zapowiedziałam, że dzisiaj przyjdę. Rodzice akurat zawozili Wiktorię gdzieś tam do znajomych i stwierdzili, że muszą jechać do sklepu. Dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, potrzebowali zrobić jakieś tam zakupy. Więc wyszło tak, że zostałam sama, bo Katsuri tutaj podwiózł. On pojechał do biura coś porobić, popracować. No a ja teraz zostałam z Baruniem, ale wiecie co? Nie widziałam się z nim prawie tydzień, bo nie byłam tutaj tydzień w sumie, tak na dłużej byłam, tylko na moment chyba wpadłam kiedyś w tygodniu, a tak to no to jak mówię, w ogóle nie byłam w domu. Barry nie był u nas, bo ciągle nas nie było, ja nie lubię kiedy on jest sam w domu, tam u nas w mieszkaniu, więc wolę, żeby jednak był w domu, jeśli ma być sam tutaj u rodziców, no bo tutaj się wychował, tutaj był od małego, tutaj dom zna, wie gdzie może się położyć i czuje się zdecydowanie swobodniej niż u nas, sama to widzę. Więc zostawiam go zwykle u rodziców, jeśli wiem, że mam taki tydzień, gdzie no po prostu nas nie będzie i będzie się biedny nudził. I wszystko jest w porządku, oprócz tego, że właśnie mama mówi, że Barry coś nie bardzo chce jeść, jak mnie nie ma, on jakby ma coś takiego, że zwykle jak nawet mieszkałam w domu, to jadł wtedy, kiedy ja podchodziłam gdzieś tam koło niego przy misce. Wtedy je, więc siedzę właśnie na podłodze, dlatego widzicie za mną drzwi, ponieważ tutaj mam małego przyjaciela, który właśnie je dopiero wtedy, kiedy ja mówię mu: Baruś, jedz! Jedz, pieseczku! Właśnie tak to wygląda, więc żeby zjadł całą miskę jedzenia, siedzę tutaj teraz obok niego, bo myślałam, że pójdę z nim na spacer, gdzieś tam na osiedle, jak sobie zje i może potem go umyję, jeśli będę miała jeszcze czas, zanim Kacper po mnie przyjedzie, także jedz, Baruś, jeszcze dojedz! Dojedz, malutki, dojedz! To jest niesamowite! Jak on mnie słucha, ja mówię mu jedz i on normalnie je. Ale widzę, że jest taki stęskniony. Jak siedziałam przy komputerze, bo coś tam musiałam jeszcze zrobić, załadować, to usiadł obok mnie i tak mnie drapał, żebym go myziała. Zaczęłam go głaskać i tak czułam, że się tak stęsknił, bo wzięłam go później na rączki i tak się tulił. Bareczku, wcinaj! Wcinaj, wcinaj! Także dokończę sobie jeść, wyjdę z nim na spacer i pójdę go umyć. I mój mały przyjaciel już jest w wannie, już jest delikatnie napieniony. Jeszcze muszę oczywiście domyć go podwójnie, bo zawsze myję go dwa razy. Ostatnio było pytanie, jakim szamponem. Także to jest szampon, którym myję Barego. Już mam chyba drugie opakowanie i fajnie nam się sprawdza. No i dobra, wracamy do mycia, bo mój mały klient się niecierpliwi. Ach, jeszcze przyjaciel jest umyty. Nie chciał się za bardzo do końca wysuszyć, więc jest ciut wilgotny, no ale od razu inaczej wygląda. Tak, moja mała myszka, mój kochany. Och. I cześć Wam w kolejny dzień. Wczoraj już wróciłam od rodziców, udało mi się umyć Barego. No i w sumie nie działo się nic ciekawego, było ciemno w samochodzie, więc je nagrywałam, a potem zjadłam kolację i poszłam spać, także no tak jak mówię, nic specjalnego, ale teraz w sumie wstałam i zrobiłam sobie koktajl na śniadanie. Trochę kiepsko się czuję, boli mnie brzuch z powodów kobiecych, więc nie mam za bardzo apetytu na jakieś tam wielkie śniadanie. Oprócz tego w sumie nie mamy pieczywa, bo zapomniałam wczoraj, żeby kupić i wyszło tak, że w sumie jedyne co mogłam zjeść to owsianka, jajecznica lub właśnie koktajl, ale najbardziej mam ochotę na koktajl. W zamrażalniku miałam akurat mrożone maliny, truskawki, przepraszam, mrożone truskawki, mleko, dosypałam sobie nasion chia, trochę miodu i będę sobie piła koktajl. Zobaczcie, oto nasz nowy członek rodziny. W sumie wymarzona roślinka Kacpra, tak mi się wydaje, że jedna z wymarzonych. Monstera variegata alba. To jest zwykła monstera, tylko tak jak widzicie jest biała. Ta sadzonka, słuchajcie, kosztowała tyle kasy.
Sadzonka, te trzy liski kosztowały 3 stówy. Pojechaliśmy specjalnie, zrobiliśmy 150 km po nią. Co? No one się trochę, bo bardzo się żuli. Aha, no dobra, okej, sorry. Ale najważniejsza rzecz, to ja wam pokażę, bo nie wiem czy Klaudia... Mogę? Tak. Najważniejsza rzecz jest taka, że tu będzie... Ale tu też. Gdzie tu też? Tu też. Nie, nie. Patrz. On wyszedł z tego, Klaudiusiu. Tutaj mi się wydaje, że będzie. Tu. Bo Klaudia mówi, że... Czekajcie, że... Tu? Tu też będzie nowy. Możliwe, że też będzie nowy. Ale nie, nie będzie. Weź, trzymaj to. No, no, no. A ja ci teraz udowodnię, że nie będzie i że to jest stary. Patrz, to jest... Uwaga, gdzieś... słuchajcie, Kacper udowadnia, że tutaj nie idzie roślina. Widzisz, tu nie ma rośliny, bo... Ale dobra, to nie grze, w nim ona, ona w niej szła. Ale nowa, nowy listek idzie tu. Widzicie? Tak, tu idę. Już wyszedł. Będzie szedł, no i teraz stoi przy oknie, tylko dlatego, że to jest okno na stronę niepołudniową i ostatnio jest na tyle mało słońca, że niech stoi. I słuchajcie, teraz będziemy robić akcję z domowiercenie. Kacper chce mieć dwie nowe rośliny powieszone w sypialni u góry, no i będziemy w sypialni wiercić będziemy obrazy, dziury na obrazy. Musimy kupić te rośliny, bo chcemy kupić... A dzisiaj jest niedziela. No, więc ich nie kupimy. Zielistkę i co jeszcze? No ty chciałeś. Zielistkę i bluszcz. Nie, zielistkę i bluszcz do sypialni i możliwe, że nawilżacz powietrza jeszcze sobie kupimy. Dobra, dobierzemy się do roboty. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy taką sytuację, już pierwszy kołek jest włożony w ścianę. I ogólnie dzisiaj jest niedziela i wiercimy, ale Kacper wczoraj mówił, że wczoraj. Tylko dlatego, że nasi sąsiedzi do trzeciej imprezowali, także my... Podobno tak głośno. Nie, najwcześniej, bo już jest dziesiąta, także nikt nie narzekają, nie tak. Jest najwcześniej. Tylko ty mówisz o trzeciej, to tak się darli wszyscy, że nie mogą w ogóle spać. Także... Wiercimy. W końcu będziemy mieć ładnie, a wiercimy dzisiaj, ponieważ musimy ci oddać wiertarkę. Musimy ci oddać wiertarkę mojej młodocie. Ale słuchajcie, pomyliło mi się w sumie i dałam Kacperowi zły kołek z złą śrubą za długą, więc musieliśmy kombinować, włożyliśmy inną jakby grubość śrubki, ale trzyma się, ten obraz jest leciutki, więc powinno być ok, a do pozostałych obrazów zmienimy po prostu wiertło i kołki, nie? No jeszcze tylko do haka zostanie na dziesiątce, bo mamy wszystkie haki na górze. Dziesiątka. Zobaczcie, pierwsza dziurka, druga, trzecia jest tutaj, czwarta i u góry piąta. I zaraz wkręcamy kołeczki, ale na zawieszki, na sufit Kacper musi kupić dopiero te kołki czy tam haki. Fajnie. Ja widzę, że mi się to mega podoba. Chodzi się jak po piasku, nie po łóżku. Dramat. Ciężko jest celować na tą dziurkę, ja nie wiem jak Kacper to robi. Ja nie mogę. Ja nie mogę, za każdym razem nie mogę w ogóle nacelować na ten uchwyt. W miarę, wydaje się, że jest w miarę prosto, nie? Trochę jest jeden przekrzywiony, ale jest po prostu na tym, na uchwycie. Ale jest fajnie, ładnie. Tu jeszcze od góry będzie szedł bluszcz, tam, a tu zielistka. Dobrze, tyle, a tutaj nasze zdjęcia z małości. Kacperek w głównie. 5 lat. Jeszcze chciałbym tutaj, Klaudia, co Kacper, sądzisz? Kacper, już w serii. Albo widzowie, bo tutaj byśmy zrobili i ta zieliska by sobie tak w dół leciała. Wyobraźcie sobie, jakie będzie Kacpra biuro. O, już niedługo będzie nowe biuro i tam będzie miał na bank masę roślin. Obrazy powieszone, także teraz bierzemy wszystkie rzeczy i jedziemy odwieźć je tacie. I przy okazji zostajemy u rodziców na obiedzie. Ale zanim dojedziemy do rodziców, jedziemy jeszcze do biura, bo Kacper ma do zrobienia kilka rzeczy na komputerze. Jadę windą, tak obładowana na maksa. Kacper na mnie czeka na dole, żeby wziąć te wszystkie rzeczy, no bo sama bym na pewno nie dała rady. Jeszcze tu, do Essy, do robienia zdjęć. Myślałam, że dzisiaj jest w ogóle ciepło, a wyszłam teraz na dwór i wieje. Nie, jak dla mnie właśnie jest ciepło. I znowu jesteśmy jak jacyś afgańscy uchodźcy. No w sumie jestem tak blisko kokpitu, że muszę trzymać bardzo blisko aparat i pewnie wyglądam dziwnie. No musiałem cię przesunąć, bo tam jest drabina. No wiem, no. Także najpierw idziemy tak do biura, nie? A gdzie my mamy to najpierw wszystko? To jedziemy odwieźć rodzicom. No odwieźć. Tak? No to jedziemy odwieźć rodzicom. Jedziemy odwieźć, potem jedziemy na kawę. No i w sumie minie tyle czasu, że już pojedziemy razem na obiad do rodziców. I po obiedzie dopiero pojedziemy do biura pewnie. To możemy auto jeszcze umyć, bo będziemy mieć trochę zapasu. Wiesz o co chodzi? No, okej. Okay. Zawieziemy rodzicom, pojedziemy po kawę, pojedziemy umyć furę. Okej. Okay. Mamy taki bajzel w bagażniku, że nawet wam więcej nie pokazuję. Kacper tylko powyciąga rzeczy. I co, na Kacper? Tym się skończy. Kacper, powyciąga rzeczy. No to. Ludzi. No też.
To też prawda, brudzisz. Wodę, którą kupiłeś demineralizowaną do steamera, wozisz już chyba... drugi albo trzeci. No właśnie. Tak się zdarza, jak macie dużo na głowie, a mało kto wam pomaga. Wtedy tak jest. Kasper, to ty gadasz te głupoty. Mało kto wam pomaga. Pranie mu zrobić, wszystko o niego zadbać, jeszcze jest problem. Czemu nagrywasz na tym vlogu tylko mnie, a nie siebie? Nie, ja już jestem ograna. Wczoraj byłam z Barusiem. Gdzie to jest vlog dwóch dni. Myliśmy się wczoraj z Barusiem. Rzeczy zostawione, jedziemy teraz po szybką kawkę. Na moment do biura zawieźć odkurzacz, bo Kacper tam rozwalał mega dużo ziemi na dywanie. I bierzemy mamie statyw i roślinkę jakąś, Kacper tam planuje mamie dać. I ogólnie jeszcze właśnie wczoraj, zanim zaczęłam vloga, na obiad stwierdziliśmy, że zjemy sobie sushi. Byliśmy w Kato, ale akurat w Sakurze nie było żadnego miejsca, czyli w Sakurze, czyli w naszej ulubionej miejscówce z sushi. No i jakby był problem, bo był naprawdę full ludzi, na wynos też powiedzieli nam, że jest długi czas oczekiwania. Nawet nie mogliśmy się nigdzie wcisnąć. Tak, dlatego po prostu stwierdziliśmy, że zjemy coś innego. Byliśmy akurat z naszą Olią i stwierdziliśmy wspólnie. Kacper słyszał od znajomych, że otworzyło się nowe sushi w Dąbrowie. Olia też powiedziała, że ktoś tam polecał jej to miejsce. I stwierdzimy, ok, sprawdzimy też sami. No i słuchajcie, pojechaliśmy, wzięliśmy sobie wszyscy po jednej rolce. My z Kacperem dodatkowo jedno nigiri na pół. I powiemy wam, że nie byliśmy zadowoleni. Jakby nie mamy zamiaru, wiecie, robić jakieś nie wiadomo jakie antyreklamy, po prostu nasze zdanie. Ale tak jakby wszystko co miało być było złe. Przez od obsługi, podczas oczekiwania, jakość jedzenia, czystość, wszystko, nawet krzesła były do dupy i się niewygodne. Bardzo, strasznie niewygodnie siedziało i nie było miejsca na kolana. Po prostu wszystko jakby my uważamy, że nie ten, że nie pójdziemy raz jeszcze i tyle, nie? Jak jesteście z okolic, to sobie sami oczywiście możecie wyrobić swoją opinię, bo każdy ma inne smaki, każdy ma inne jakieś oczekiwania. Może komuś to będzie pasowało. Dokładnie, dokładnie. A no, my teraz lecimy na kawę. Czekamy w kolejce. Na co? Na mycie. Na mycie. Wszyscy w niedzielę myją swoje samochody. Dokładnie. Niedziela niby ma być wolna. Dzień cwela. Niedziela, dzień cwela. A tu jednak nie. Tak. Dobra, dawaj kasę. Drobniaczki. Dawaj drobniaki. Dobra, zobaczmy ile youtuberka ma w swoim portfelu. Pochwal się. Ja pokaż, mam tyle pokaż widzom ile masz pieniędzy. Mam bardzo dużo miedziaków faktycznie. Mogę wam pokazać. Oto mój portfel i oto moje miedziaki. Ej, no widzisz? Jest, no. Bardzo dużo. Dobrze, na myjnie, Klaudia. No właśnie, Kasia zawsze ode mnie bierze pieniądze na myjnie. Dobra, dalej. Ja nie wiem, ile już pieniędzy na tą myjnię wydałam. Ale auto mamy czyste. No, nie zawsze. Patrz, tu jest 2 złote. A ile potrzebujesz? 10? No, jak najwięcej potrzebuję. Ile, 10? No, 10, 20. Na pewno 20. Okay. No, ale tu no masz. Dobra, same... ja znajdę. Daj piątkę. Masz piątkę? Po co ci piątka, jak potrzebujesz zawsze tych drobnych? Mam na razie 3 złote. Dobra, masz już teraz 6. Mało. Za 6 zł sobie życie. Zobacz, jaki tu mamy bałagan. I przez kogo przez gdzie jest bałagan? Nie ma. Tutaj. Mamy kurz. Dobra, 6 masz? Potrzebujesz w takim razie 4. Mam 6, mam teraz. Ej, ale 8. Tu mamy mało w sumie tych złotówek. Wiesz, mamy więcej groszy, a ty nie możesz groszy brać. Oddaj grube, to rozmieniasz. Tu jest złotówka. I złotówka. I masz. Wszystko, dobra. Starczy. Idę myć. Ja będę cię nagrywać. Nie, nie. A co ty ma klikun? Ja mam jeszcze. Pieniążki. Kliknij i uciekaj. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, dopiero teraz. Teraz? No. Barulek! Chcesz iść na dwór? Tak? Tylko idź. Idź. Po obiedzie u rodziców przyjechaliśmy, tak jak mówiliśmy, do biura. I lecimy pakować paczki i popracować tutaj trochę. Także bardzo wam dziękuję za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że sporo się działo i vlog był ciekawy. O, bo zamykane. A my tak jak zawsze widzimy się w kolejnym vlogu. Vlogi w czwartki i niedzielę. Także do zobaczonka, pa, pa.